No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wracamy po bardzo długiej przerwie, moi drodzy. I chciałbym kontynuować z wami tutaj tą przygodę, jaką rozpoczęliśmy już dawno, dawno temu. Dlatego pomyślałem sobie, że wracając do tej serii, czyli rozpoczynając jakby nagrywanie nie od początku, tylko właśnie od momentu, w którym skończyliśmy, bo mamy piękną tutaj naszą postać. Na 25 aktualnie poziomie z obecnymi statystykami, no szybkość zdecydowanie jest, mamy największą. Mamy też całkiem niezłą celność do posługiwania się właśnie bronią dystansową, bo jesteśmy łucznikiem, złodziejem, w zasadzie trochę skrytobójcą. Pomyślałem sobie, że słuchajcie, zrobimy dodatek. Więc na razie odpuścimy sobie gildię i myślę, że moglibyśmy się udać już do Shivering Island, tak zwanych. Czyli do mych uszu dotarła pogłoska, że na małej wyspie Zatoce Niben pojawiły się dziwne drzwi. Muszę to zbadać i tam też będę chciał się udać. Tutaj do tych ruin Bramy Otchłani się przemieścimy i będziemy mogli wejść do dodatku. Powiem wam, że moja wiedza na temat Shivering Island jest minimalistyczna. Nie mam praktycznie żadnej wiedzy, dlatego będzie to dla mnie nowość. Może tak samo jak i dla was. Zdziwił mnie natomiast fakt, że tak bardzo gra mi się zresetowała w moich ustawieniach. Zatem jedną rzecz sobie tylko zmienię, pozwólcie, a mianowicie chodzenie po wodzie. Dziękuję. Dzięki temu będziemy mogli. Jak widzicie, jesteśmy niewidzialni przy okazji. Będziemy mogli błyskawicznie się tutaj dostać w wybrane miejsce, bez konieczności po prostu walki ze wszystkimi przeciwnikami. No i mamy, słuchajcie, mamy tajemnicze wrota prowadzące do innego wymiaru. Czymże jest wymiar? Jak pamiętacie, już raz byliśmy w dendrycznych wymiarach. Tak naprawdę teoria jest następująca, że wszystko tak naprawdę, co nas tutaj otacza, to również jest dendryczny wymiar. My, jako ludzie i inne rasy, żyjemy w świecie dendrycznym. Tylko że tutaj bóstwem, które panowało nad tym obszarem, był chyba już po prostu nie istnieje, został zabity, ale wymiar jako tako został. Każdy ze światów jest jakby światem równoległym, więc mieliśmy już, słuchajcie, tutaj możliwość obserwowania, co tak naprawdę dzieje się w świecie otchłani, czyli świecie Dedr poświęconych Dagotowi. Dagotowi? Nie, chwileczkę. Temu lordowi, którego pokonaliśmy w wątku głównym. Widzieliśmy też chyba jeden ze światów poświęconych troszeczkę Hircynowi. I przede wszystkim teraz będziemy mogli chyba wejść do świata poświęconemu Szogotowi, czyli panu, który jest szaleńcem. Here Dobra. comes another one. Madness. Why? Why? Everything is wrong. It can't be done. Stay away from me. I won't go back. You can't make me go back. I'll kill you all. You're all going to die. Stay back. This one's violent. Okej. Czy możemy mu pomóc, czy też nie? I don't belong. Not my place. Jakaś dziwna walka tutaj się wywiązała. Do widzenia. Okej, co możesz mi powiedzieć w takim razie, człowieku? I'd stay back from that door if I were you. Nothing that's gone in has come out right. I don't know where it came from, and I don't want to. Those who've gone in have come back out wrong. I'm just here to warn folks to stay away. Co się z nim stało? Look for yourself. Their brains are addled. Got no sense. Perfectly normal people went in there. And this is what's come out. Wchodzą. Ha! It's your funeral. I'm just here to warn people, not keep them out. Go ahead in. I'll be here to clean up the mess when you come out. Tak nie dałbyś mi rady, martwię cię. Unworthy, unworthy, unworthy. Useless mortal meat. Walking bag of dung.
Okej. Okay. Ty mi coś powiesz? No, go away. I'm not here. No, go away. I'm not here. Okej, okay, ciebie tu nie ma. Zrozumiałem. No dobra, moi drodzy, chyba będziemy mogli w takim razie. A nice effort, though. Shame he's dead. These things happen. Bring me a champion. Rend the flesh of my foes. A mortal champion to wade through the entrails of my enemies. Jakby trzy głowy, każda oddawała inne emocje. Really? Do come in. It's lovely in the Isles right now. Perfect time for a visit. Słuchajcie, no to wchodzimy w takim razie, zapytując tego dużego save'a przed wejściem. Spróbujmy. Rubieże. Please, sit. Okej. Okay. To wygląda dziwnie. Obłęd Pelagiusa. Wiecie co, ja to sobie później przeczytam samemu, ewentualnie też na jakimś zapisie. Na razie to przelecę, jeżeli was to interesuje, to zróbcie sobie oczywiście pauzę w wybranych miejscach i przeczytajcie. Yes, what can I do for you? I imagine you're here about the door. Dziwna brama. Yes. You have entered, and now you are here. Amazing. Truly. Kim jesteś? I am Haskell, Chamberlain to the Lord Sheogorath. Co to za miejsce? You approach the Shivering Isles. Through the door behind me lies the realm of Sheogorath, Prince of Madness, Lord of the Neverthere. Czemu drzwi zaistniały w Cyrodiil? Because my lord wills it to be so. It poses no danger to Mundus. No compact has been violated. It is a doorway, an invitation. Perhaps you will accept it for what it is. Oj, Dark Soulsowo się robi. Czego ode mnie chcesz? For you? I do not know. My lord seeks a mortal to act as his champion. As for his intent, to attempt to fathom it is a foolish endeavor. His will is his own. His reality follows suit. You are here because you chose to enter. You were not summoned. A ludzie na zewnątrz? They entered this realm and were ill prepared. Their minds are now the property of my lord. No dobra, więc mamy kogoś w rodzaju takiego, słuchajcie, trochę chaosowego bogactwa. Władcę umysłu, deprawiciela, czy chociażby pana szaleństw. Jak można ich wyleczyć? Cured? You speak as if they are diseased. They live now in another state of being. Perhaps it is you who needs a cure. Mówisz zagadkami, co teraz? You do as you will. You may leave the way you entered. Your life will be none the worse for your time spent here. Or you may continue onward. Through the door behind me. If you can pass the gates of madness, perhaps the Lord Sheogorath will find a use for you. A jeśli przejdę przez drzwi? Who is to say? There are always choices to be made. The realm of madness is no different in that regard. Your choices are your own. Enter or do not, but make your decision. I've other duties to which I must attend. Speak with me again when you have made up your mind. The anticipation is almost too much to bear. Dobrze, myślę, że się zdecydowaliśmy w takim razie. Well, have you made up your mind? The tension is almost palpable. Super się zaczyna ten dodatek, powiem wam. Zrobię to. Fine. I'm sure my lord will be most pleased, assuming you ever manage to see him. You'll want to pass through the gates of madness. Oh, and mind the gatekeeper. He dislikes strangers to the realm. Enjoy your stay. Mhm.
Wow! To było najbardziej epickie wejście, jakie kiedykolwiek widziałem w grach komputerowych. Autentycznie. Czy my możemy już wstać? Dziękuję bardzo. No super był ten motyw z motylami, naprawdę. Wkraczam do drżących wysp. By odnaleźć pana tej krainy, najpierw muszę przejść przez wrota obłędu. Tak, moi drodzy, jesteśmy na drżących wyspach, czyli zupełnie jakby w innym wymiarze. Drzwi do Śródlądzia, czyli wymiaru jakby centralnego. Tu mam jakieś w ogóle składniki dziwnych roślin. To? Rozkładające się co? Rozpadające się Gigantea. Ale trochę pozbieramy. O! Powiem wam, że wygląda to zacnie na razie. I wielkie grzyby trochę mi Morrowind przypomina. O, oh, hello. Coś do mnie biegnie chyba. Boże, on wygląda jak wielka ryba. Aż dziwny stwór. Doskonale. Nie wiem, czy nie będę się posługiwał przynajmniej ruda obłędu. A weźmiemy. Nie będę się posługiwał tutaj łukiem, słuchajcie. I oczywiście będziemy szli w kuckach. Co on miał w ogóle za miecz? Grummicki tasak. A moja broń ile ma? Umbra ma 21. Słuchajcie, dobry ten tasaczek jest. Wartość 420. Zwykła żelazna tarcza. To też jest wróg, czy nie? Młody Baliwog. Dobra, słuchajcie, trafiliśmy do świata Cthulhu. Nie ma innego wytłumaczenia na to, co się tu dzieje. Co to się spitala? Idziemy normalnie. Znaczy, fajnie, że na kuckach chodzę praktycznie tak samo szybko, jakbym biegł normalnie. Ten kameleon to powinien mi sporo dać. Dobra, czy jeszcze gdzieś tu będą coś przeciwnicy? Może zejdźmy troszeczkę z drogi. Zobaczymy, czy coś jest z tej strony. Nie, czy mamy mapę w tej lokacji? Mamy mapę, o. To mi da bardzo dużo. Brama do Cyrodiil. Tutaj się powinniśmy udać. Niższego to pewnie będzie stolica tego miejsca. No wyspa nie jest gigantyczna. Ale ma kilka takich miejscówek, które będzie warto pewnie zwiedzić. Miejsce Xedafen. Tę nazwę będę czytać tak niepoprawnie. A, powiem wam też, że mniej będę już zwracać uwagę na takie rzeczy jak chociażby eksploracje czy zbieranie fantów, bo i tak jesteśmy nieprawdopodobnie zamożni. O, hello. Nieprawdopodobnie... O, nie zabiłem go na strzała. Interesujące. Jesteśmy nieprawdopodobnie zamożni, więc nie ma potrzeby po prostu aż takiego angażowania się w zbieractwo. Ale te strzały mają, słuchajcie, 14 obrażeń. Okej, one są lepsze od moich elfickich strzał i praktycznie porównywalne ze szklanymi. No to bierzemy. Wytrych też weźmiemy. Trucizny sobie odpuszczę, nie są potrzebne. O, hello. Dobra, chyba wszystkie pokonane. Żelazny długi łuk. No, sporo tu przeciwników, ale myślę, że sobie z nimi poradzimy. Weźmiemy te strzałki, bo one mi się podobają. Szklane strzały tak samo. Wytrych. A nie, wytrych to nie muszę mieć, bo mam przecież ten wytrych specjalny. Zapomniałem, wiecie? No, ale i tak zbieram. Silniejsze to ode mnie. Jednym słowem. A cóż to jest? Kopczyk jaj. Wygląda to dość przerażająco. Powiem szczerze. Miejsce na ognisko. Hello.
Nie wiem, czy ten powinienem się udawać, czy też nie. Na razie sobie obejdziemy to miejsce. Wiecie, odchodzę, zbieram, zwiedzam, bo nie mam zielonego pojęcia, co mnie tutaj spotka. Ła. Prędzej się zabije samemu, niż zrobi to przeciwnik. Ależ ja zapidalam. Atletyka wzrósł poziom umiejętności. Wspaniale. Tam coś jest. Chyba, że to jest ta brama. Nie, tam coś jest innego. Zróbmy save'a. Ja musiał w tym odcinku zobaczyć, czym jest ten strażnik, którego mamy tutaj odwiedzić. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale mi się to jeszcze też bardzo kojarzy z starym Daggerfallem. Bardzo łatwy. Tak. Bez większych trudności powinniśmy to... fuck! Okej. Okay. Wow! Dobra, mocno bijecie. Zdecydowanie mocno biją. Nawet jak na mój poziom. Przesycony jadkowiec. Ja nie wiem, czy to, nie wiem, czy wiecie, co używanie broni krótkodystansowej będzie rozsądnym pomysłem. Bo jednak zostanę przy swoich łukach. Tak, tam wystrzelimy sobie. Nie, zatrzymaj się, właśnie o to chodziło. Od razu lepiej. I chyba dźwięk mi się zbugował. Zaklęcie. No, tutaj go pokonaliśmy od razu, za pierwszym razem. Jednak łucznictwo zawsze w Elder Scrollsach było co najmniej OP. Miło wiedzieć, że nadal takie jest. Dobra, potrzebny jest klucz. Drewniane drzwi do ogrody ciała i kości. Powiem wam, że podoba mi się klimat. Jak na przykład nie przepadałem z dodatkami do Fallouta trójki. Przepraszam, tak, to Fallout 4, nie, New Vegas, które były moim zdaniem za bardzo abstrakcyjne, tutaj, to tutaj ta abstrakcja mi się strasznie podoba. To jest istne szaleństwo. Taka emanacja wręcz tego, co można by nazwać wariactwem. Zobaczmy, tam ktoś jest. Czy też będziesz mi wrogi? Hello. Hi, I'm Jared Icebane. Do you ever wonder why things look better without their skin on? For instance, you can only really see the bones when you take them out. You can hear them better that way, too. So? There's a Khajiit in Crucible who believes the world is about to end. Go up there now. The gatekeeper is about to turn some adventurers into bones. I'll collect those later. Mamy chyba kolejnego wariata. Wrota obłędu. I can hear them calling to me from the other side. I followed the bones. They led me here. I just moved in when I got here. No one seemed to mind. Everyone here seems to be waiting for something. Nie dowiedzieliśmy się od niego absolutnie nic. Dziwny typek. Jakiś kościak gada. Dobra, sprawdźmy w takim razie, do czego może nas doprowadzić to miejsce. Tutaj jest jakiś budynek. To miejsce, ściana... czegoś tam. I to wygląda jak miejscowość. Ależ wy macie dziwne pancerze. Co? Nie oddychaj w moim kierunku. If you want to sneak up on one of those zealots, wear one of their robes. Fools them every time. He's pretty scary, isn't he? Let's watch him in action. One leads to the lands of Mania, and one to Dementia. The gatekeeper makes sure no one gets in who isn't supposed to.
It's a nice enough place, less dirty than others. I feel like I belong. That old man in the room made out of butterflies, he said to wait here. No i chyba czekacie tak nieskończoność, tak mi się wydaje. A ty kim jesteś? What? Ale spierdzili. Dobra, mamy tutaj coś w rodzaju karczmy. Sakiewka marnotrawcy. Hello. Hello, I'm Dredwen. No one was running this place when I got here. They left plenty of things behind, though. What do you need? Trochę masz oczy rozbiegane, ale to szczegół. On ma elfickie strzały. Wiecie co, ja może bym sobie jej kupił. Znaczy nie, mam jej wystarczająco dużo, nie, nie trzeba. Hetyckie myśli, jakieś tam pierdółki. Ja nic z tego nie potrzebuję. Plotki? Ballywog will return to the water to heal. A, mówi o tych stworach. He protects the gates of madness. He'll kill anyone who gets near. He's about to destroy some adventurers up there now. Co ty mówią, tak jakby się totalnie do mnie przejmowali? I feel like I need to be on the other side. I'm just not sure how to get in. I took over the inn when I got here. There wasn't anyone living here. Except for Sheldon. He says he's mayor. Don't believe it. Goodbye. Dobra, kolejna strasznie dziwna osoba. Wszystko tu jest dziwne. Hetyckie myśli sobie zobaczę, nie musimy tego kupować. To na przykład dla was. Czy sobie przeczytali, jak chcecie. No i na górze są... This better be good or you'll regret it. Wow. If you think I'm interested in whatever you're selling, you're wrong. I'm not. Why don't you go play with the gatekeeper? Run along now. Mhm. If you want to sneak up on one of those zealots. Dobra, oni w zasadzie ciągle powtarzają to samo, więc nie ma za bardzo sensu z nimi rozmawiać. Słuchajcie, chodźmy do tego strażnika wrót. A dopiero później może się troszeczkę tutaj jeszcze zerknę, co to w ogóle jest. Dom Sheldena, to jest ten burmistrz. Dom Nate i Don. Ewentualnie jeszcze z tym burmistrzem moglibyśmy zagadać. Mówię, że teoretycznie jest burmistrzem. Teoretycznie. Chyba, że to był ten, słuchajcie, którego żeśmy spotkali już wcześniej. Nie, to nie jesteś ty. Nie, wiecie co, pójdziemy chyba... Jak tu się w ogóle dalej idzie? Pójdziemy chyba tą drogą po prostu i zobaczymy, jak wygląda ten strażnik, o którym była mowa wcześniej. O ja papier. Holy shit. Ten koleś ma dopiero ebonową zbroję. To jest ten. To będziemy, ciekawe, czy będziemy mogli zebrać sprzęt. Choć i tak mamy dydryczny, to nie będzie jakiś specjalnie. Potężny strażnik wrót zniszczył grupę poszukiwaczy przygód. Muszę porozmawiać z mieszkańcami ściany przechodni i zanim spróbuję się z nim uporać. No, zdecydowanie. Dobra. Chciałem po prostu przyjść pooglądać. And because I'm the best at being in charge. Welcome to my town. Plotki. There's an orc in Crucible who is deathly afraid of cats. Super, to było pasjonująca wiadomość. He guards the gates of madness. Don't get too close to him. He'll kill you. And it will leave a mess in my town. Jared Icefanes wants to kill the gatekeeper. Sounds like suicide to me. They say the keys are sewn up in the gatekeeper's body. Basically, that means you're not getting in. The place was pretty deserted when I got here. Of course, once I was here, others followed.
Can't say I blame them. Mhm. Ale nic więcej nam nie powiedział, czy jakiegoś specjalnego. Chyba, że ja jestem w stanie ubić tego gościa. Ot tak, po prostu. Wow. Naprawdę? O, jak się regeneruje cwaniak jeden. Prosto w jaja, nie? Do widzenia. Co wy żeście mieli? Stan uzbrojeń. Strażnik Wrót jest martwy. Muszę przeszukać jego ciało, by zdobyć klucze do Wrót Obłędu. No, wyglądał to epicko, ale przepotężny to nie był. Może dlatego, że mieliśmy jakiś większy poziom. O, nic dziwnego, dostał po prostu w jaja. O kurczę, jak on wygląda. O, szklane strzały oczywiście. Klucz do demencji, klucz do manii. No i może jeszcze, słuchajcie, mam zarówno klucz manii, jak i klucz demencji. Mogę przejść przez którekolwiek z drzwi we Wrotach Obłędu. So, you've managed to kill the gatekeeper. Pity. Well, you'll now be able to enter the realm proper. You'll notice there are two doors. One leads to the lands of Mania, the other to Dementia. Enter through either one. The lands are quite distinct, but both are Sheogorath's domain. You'll want to seek out Lord Sheogorath. I believe he has plans for you. Try not to disappoint him. Z czym jest Dementia? The lands of Dementia reflect the darker side of its residents. It is easy to get lost among the tangle of roots growing out of the ground. If you wish to meet Dementia's citizens, seek them out in Deepwallow or Fellmoor. I'm sure they'll welcome one such as you with open arms. Drżące wyspy? You will enter soon, I imagine, through the gates of madness and into the lands of Mania and Dementia. It is the realm of Lord Sheogorath. It is what he wills it to be. The trees bloom according to his whim, and the wind blows at his command. Tread lightly in the aisles. It is not a place suited to all mortals, but I'm sure you'll do fine. A czym jest Mania? The lands of Mania are bright, vibrant, and full of color. You'll find its inhabitants reflect the land itself. If you wish to meet the residents of Mania, you'll find them in the settlements of Hale and Highcross. Take care, though. Though the citizens and creatures of Mania are colorful, they can often be quite deadly. I'm sure you can handle it, though. Nowe Szelt. It is, of course, the capital of the Shivering Isles. It is divided into Bliss, Crucible, and the Palace districts. He is the Prince of Madness, the ruler of the Shivering Isles. It is by his will that we exist in this place. He is our Lord and Master. You'll want to speak with him soon, as I believe he has plans for you. You will find him in Nusheath, in his palace. It is best not to make Lord Sheogorath wait. His whims are fleeting, and should he decide you are no longer necessary, it would be to your detriment. The doorways into the realm proper. You may enter through either one. Really, it depends on which aspect of the realm more suits your disposition. As I've said, all choices have consequences, but don't trouble yourself too much with your decision. All those that enter the realm are forever changed, but some believe it is for the better. A good portion of them, at least. No dobra, moi drodzy. I tutaj sobie zostawimy w zasadzie wybór dla was. Czy udamy się do świata demencji, czy udamy się do świata manii? Prawdopodobnie do jednego i drugiego będzie można przejść swobodnie, ale to od was zależy, od którego zaczniemy. Piszcie w komentarzach. Kolejny odcinek będzie w niedzielę. Poprzeplatamy sobie Obliviona z dodatkiem Shivering Island, czyli Drżącymi Wyspami, wraz z Neverwinterem. Ale czekam na wasze opinie w komentarzach, co myślicie na temat tego dodatku. Wygląda na razie mega ciekawie. No i przede wszystkim ważny wybór przed wami, prawda? Od czego zaczynamy? Demencja czy mania? Piszcie. Śmiało. A ja dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. The honor of taking the keys from his corpse is yours.
Zgadując, ty weźmiesz kości, tak? The gatekeeper's dead. As soon as you get one of those doors unlocked, we can go in. They're calling to me from in there. As soon as you get those doors unlocked, I'm going in. Goodbye. Więc tak jak mówiłem, dzięki serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to łapkę w górę zostawcie, proszę. Zapraszam do oceny filmu, oczywiście do skomentowania, do dokonania wyboru. I przede wszystkim, jeżeli chcecie wspierać kanał, zapraszam do Patronite. Dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam też na Face'a. Hej, papa.